Cześć, cześć, witajcie. Mam na imię Łukasz Pęcak. Witam Was na moim kanale odnośnie saksofonu, odnośnie różnej muzyki saksofonowej. Dzisiaj krótkie przedstawienie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to i od kogo to. Jest to najnowsza obrączka ślubna 24 karaty i co ciekawego, w tej obrączce jest regulowana, więc będzie pasowała na każdy palec, mniejszy, większy. Nie trzeba tutaj nic przerabiać, a teraz na poważnie. Jest to dziecko pana Michała Szymonika, ligaturka do ustnika Bichler. O, tak ładnie pasuje, ładnie wygląda. Powiem Wam tak. Ten przedmiot zrobiony jest po prostu kosmicznie. Zrobiony jest po prostu fenomenalnie, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, trzyma stroik w swoim miejscu, stroik ani myśli przesunąć się w jedną lub w drugą stronę. Bardzo wygodne jest tutaj domocowanie tego stroika. Co mogę powiedzieć więcej? W zasadzie na pewno bardzo dużą możliwość ekspresji daje ta ligaturka. Po krótkim, takim powiedziałbym, po krótkiej randce zapoznawczej okazało się, że będę musiał się tej maszynce, tej ligaturce przyjrzeć bardziej szczegółowo, ponieważ jest to naprawdę mega fajna sprawa. Nie będę gadał dzisiaj nic więcej na temat tego przedmiotu, ponieważ muszę się do tego przygotować, ale chciałbym króciutko zaprezentować, jak zmieniła się barwa mojego instrumentu i jak zmienił się sposób ekspresji, sposób jakby wyrazu podczas grania dzięki tej ligaturce. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale ona naprawdę bardzo wiele daje i bardzo wiele zmienia, także polecam każdemu, kto ewentualnie miałbym chęć poprawić swoją barwę, swoje brzmienie na saksofonie. Myślę, że Michał Szymon tutaj będzie największym taką wykładnią odnośnie tego, co to takiego, z czego to zrobione i dlaczego warto tego używać. Polecam i zapraszam do oglądania filmu. Dzięki wielkie, cześć.